Kielc. Podoba ci się Bydgoszcz? Myślę, że tak, bardzo ładne miasto. Dlaczego wziąłeś udział w olimpiadzie? Radzę sobie bardzo dobrze w przedmiotach ekonomicznych i chcę ciągle się rozwijać. I skoro mam dużą wiedzę, czemu mam jej nie wykorzystać na różnych konkursach? A jak się czujesz jako laureat? Powiem, że się nie spodziewałem. Jako, że dopiero jestem w drugiej klasie, więc nawet nie połowa mojej edukacji w tym zakresie, więc myślę, że to jest bardzo duże osiągnięcie. Skąd do nas przyjechałeś? Z Rudy Śląskiej, ze Śląska. A podoba ci się Bydgoszcz? Bardzo, trochę mniej smogu jak na Śląsku, takie świeższe powietrze. A dlaczego wziąłeś udział w olimpiadzie? No bo pani ogłosiła, że jest jakaś olimpiada, no i tak we wszystkim biorę udział, no to olimpiada też musi być, nie? A co o niej sądzisz? Bardzo udana olimpiada. Koledzy w pokoju też bardzo fajni byli. Skąd jesteście? Z Bydgoszczy. No. Jak wam się podobała olimpiada? Bardzo nam się podobała i bardzo fajni ludzie na nim przyjechali, więc myślę, że im też się wszystkim bardzo podobało. A dlaczego wzięliście w niej udział? Wzięłyśmy w niej udział, bo uważamy, że damy radę i chciałyśmy spróbować po prostu swoich sił i swoich umiejętności. A co sądzicie o niej? Myślę, że jest dobrym sposobem na sprawdzenie swoich umiejętności w tym, do czego jakby się szkolimy. A więc skąd do nas przyjechałeś? No, z dość odległego regionu, konkretnie z Suchej Beskidzkiej. To jest na południu Polski, w Małopolsce. Fajna turystyczna okolica, więc jak coś, to zachęcam do przyjazdu w te okolice. Polecam bardzo. A co ci się podoba w Bydgoszczy? Jeśli chodzi o organizację czy o miasto. Jeżeli chodzi o miasto, to nie mieliśmy zbytnio czasu na zwiedzanie niestety. Też nasze zakwaterowanie wymogło troszkę na nas to, że nie mogliśmy zwiedzić całkowicie miasta, ale całe szczęście zorganizowała szkoła nam takie przejście przez miasto z przewodnikiem. Bardzo fajne są regiony nad Dolu, te słynne spichlerze. Niestety już nie było jarmarku świątecznego w tym czasie, więc nie mogliśmy zaopatrzyć się w jakieś tak lokalne wyroby i tym podobne rzeczy, ale raczej fajne wrażenie sprawia jako miasto do życia, do zamieszkania, być może nawet do zastudiowania w przyszłości czy pracowania tutaj. A co sądzisz o samej olimpiadzie? No, olimpiada jest o tyle fajna, że w przeciwieństwie do innych olimpiad, tutaj uczestniczą przede wszystkim uczniowie szkół zawodowych, techników i można spotkać się z osobami, które również mają styczność z twórczością, chociażby pani Padurek, a z licealistami na ten temat się nie porozmawia. I to też jest taka fajna korzyść. Zawsze jest miła atmosfera na tej olimpiadzie i w przeciwieństwie do niektórych, gdzie jest większa rywalizacja i nastawienie na wynik. Tutaj można się nastawić troszkę na poznanie też nowych ludzi. Dziękuję. Trzecie miejsce, Anna Ryszcz. Pani Kinga Sposób, zespół szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze miejsce zajął Michał Glej, zespół szkół Suchej Beskidzkiej. Podziękowania na pani ręce, ale wiem, że za dyrektora zawsze stoi rzesza nauczycieli, uczniów, również pracowników tych administracyjnych osób i mam taką nadzieję i też mam wrażenie, że wszyscy tutaj spędziliśmy jak najbardziej miłe chwile i organizacja kolejnego finału, wcześniej nie wiem, teraz olimpiady, już czwarta edycja była na bardzo wysokim poziomie. Pan dyrektor, dziękujemy w imieniu zarządu stowarzyszenia ten skromny graweton. To do powieszenia w szkole, a w tej drodze stosujemy do biblioteki szkolnej. Tak? Gratulacje. Dziękuję.